Dobra, cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem Grzesiek, przyjechałem z Gdańska, na co dzień pracuję w Spartezie, my budujemy produkty Atlassiana i chciałem dzisiaj opowiadać trochę o procesie code review, czym on jest, dlaczego warto go stosować, dlaczego on jest ważny i jak idealny proces wygląda. I na sam początek wiem, że prawdopodobnie większość z was już kiedyś słyszała ten termin code review, pull request czy cokolwiek takiego, to chciałbym zdefiniować, o czym będziemy rozmawiać, bo prawdopodobnie nie będziemy mówić o tym samym. Więc dla mnie na potrzeby prezentacji, tej prezentacji, code review jest procesem przeglądania kodu przez jedną osobę dla drugiej, po to, żeby poprawić jakość tego kodu. Wielki worek jakości kodu źródłowego i to wszystko, co nas na ten temat, na ten czas interesuje. Zapominamy o jakiejkolwiek różnicy pomiędzy pull requestami a code reviewsami. Nieważne, czy robicie code reviewsy w Crucible, czy robicie pull requesty w GitHubie. Nie interesuje mnie to w tym momencie. I po prostu mówimy o procesie. Dobra, no to na sam początek, kto z was już korzysta z tego procesu faktycznie? OK, jest tak mniej więcej powiedzmy 50% i to by się pokrywało z ostatnią ankietą, która była opublikowana przez JetBrainsa. Jest to firma stojąca za IntelliJ IDEO. I okazuje się, że tylko 50% z nas, programistów, korzysta z procesu code review. Moim zdaniem to jest znacząco za mało, a w momencie, kiedy zbliżymy się i spojrzymy na bardziej szczegółowe wyniki tej ankiety, okazuje się, że tylko 20% z nas korzysta z procesu code review częściej niż raz w tygodniu. Moim zdaniem to już w ogóle jest, no powinniśmy robić to częściej, bo code review jest ważny. No dobra, a kto uważa, że code review jest użyteczny? Okej, okay. To jest fajnie, bo moje pierwsze doświadczenie z code review było dość interesujące. Zaczęło się to tak, że przyszedł nowy projekt, pojawił się nowy projekt manager, były nowe założenia, ale stary zespół, stary, bardzo dobrze zgrany zespół. I ja jako członek tego zespołu zaczynam pracę nad kolejnym zadaniem. Wszystkie dobre praktyki programowania w normie. Zaczynam pracę od założenia nowego branch'a. Piszę najpierw testy automatyczne, potem piszę funkcjonalność. Mija pierwszy, drugi, trzeci dzień. Jestem gotowy do zamknięcia zadania, pushuję, commit jest, Jenki jest zielony, mogę merge'ować do mastera, wszystko jest gotowe. No to merge'uję do tego mastera, no ale niestety jedyne co dostaję to jest taka zwrotka, bo ten nowy project manager wymusza na nas praktykę pull requestów. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, my ich nie lubimy, my ich nie znamy, my nie wiemy po co one są. No ale skoro wymusza, bo wyłączył bezpośredni merge do głównego branch'a na Bitbuckecie, no to niestety musieliśmy te pull requesty zacząć robić. No ja w tym momencie wołam do kolegi zespołu, nazwijmy go Adam, no i krzyczę, Adam, słuchaj, zrobisz mi pull requesta, bo skończyłem zadanie. Adam trochę wyrwany z kontekstu, ściąga słuchawki i mówi, jasne, wyślij mi tego linka. To wysyłam mu tego linka, no i Adam wchodzi na Bitbucketa, otwiera i jedyne, co go interesuje, to jest ten przycisk. Klik, code review skończone, pull request zmerżowany, zadanie zakończone, mogę zabrać się za następne. Czy to miało sens? Prawdopodobnie nie. Znaczy w moim przypadku wydaje mi się, że bardzo nie. I przypuszczam, że Adam też był trochę wściekły, że za każdym razem musiałem go wołać, żeby jak on sobie coś tam kodował, był w zone, musiał ściągać słuchawki i żeby kliknąć jakiś głupi przycisk. Co ciekawe, ten project manager o tym wiedział, o tej praktyce wiedział i jego to nie interesowało, bo wszystkie statystyki, wszystkie tabelki się zgadzały i całość kodu była pokryta code reviewsami, pull requestami. Wszystko jest skończone. No ale ja do takiego procesu was nie namawiam, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ale kiedy będzie miało to sens? No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, to się chwilę zastanówcie, co jest trudne w informatyce. Jakie są najczęstsze błędy? I jak to ktoś kiedyś powiedział, bo nie ma autora tych słów prawdziwie, w informatyce są tylko trudne dwa problemy, dwa błędy. Nazywanie rzeczy, inwalidacja cache'y i pomyłki o jeden. I jakby to tak wszystko zebrać do kupy, no tak naprawdę code review może nam pomagać w znajdywaniu błędów. Co jest nie tak z tą metodą? Część z was pomyśli, że ten warunek logiczny jest nie taki, a ja mogę powiedzieć, że nazwa jest zła, bo koniec końców zwracam wartość enabled, tak? A jednocześnie metoda nazywa się odwrotnie.
Metody mają znaczenie, nazwy mają znaczenie, nazwy metod, klas, zmiennych i tak dalej mają znaczenie. Jeżeli one są nieprawidłowe, to też mogą, też są błędami, też mogą prowadzić do błędów i niestety, ale, a może właściwie stety, żaden z naszych programistów, żaden z naszych użytkowników nie czyta naszego kodu, bo to nie ma sensu, ale w momencie, kiedy będziemy mieli taką metodę, która teoretycznie coś robi, ale mówi, że robi coś innego, ktoś później na niej będzie bazował jakąś funkcjonalność, to może wprowadzić regresję, błąd albo cokolwiek w ten takiego. Oczywiście to jest bardzo wyeksponowany przykład i koniec końców to jest naprawdę błąd w aplikacji i to jest podmieniony warunek logiczny, co mi osobiście się zdarza prawdopodobnie średnio raz na tydzień, nie wiem jak wam, ale zazwyczaj udaje mi się to wyłapać podczas testów, nie zawsze. Tutaj to widać jasno, możemy mieć bardziej skomplikowany przykład, warunek może być bardziej skomplikowany, nie czytajcie tego, tam nie ma nic interesującego, to miało tylko zajmować dużo miejsca. Ale możemy też sobie pomóc i stworzyć ten kod w trochę bardziej czytelny sposób. I dlaczego code review pomaga nam w rozwiązywaniu tego typu problemów? Bo jak IBM wskazuje, im wcześniej wyłapiemy błąd, im wcześniej zdecydujemy się go naprawić, tym taniej będzie, żeby to zrobić. Bo niestety, ale w momencie, kiedy ten produkt trafi do klienta, gdzieś coś tam wybuchnie, pojawi się jakiś bug, no to niestety nasz wizerunek w pewnym sensie ucierpi. My musimy ten kod naprawić. Może to jeszcze jest jakaś stara wersja. I niestety, ale musimy wypuszczać kolejną wersję, tak? A w momencie, kiedy naprawimy to jeszcze przed wypuszczeniem aplikacji, no to będzie to tańsze. Dobra. Dlaczego jeszcze ważne jest code review? Code review ważne jest też także dlatego, że możemy się dzięki niemu dzielić wiedzą. Wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzi nowy kolega do zespołu. On nie wie dużej ilości rzeczy na temat tego projektu, na temat waszego projektu. Nie wie o standardach kodowania, nie wie o standardach nazewnictwa i code review jest moim zdaniem bardzo fajnym miejscem na to, żeby o takich rzeczach go informować. Ktoś może mi zarzucić, słuchaj Grzesiek, ale to powinno być w dokumentacji. Zgodzę się, tylko że dokumentacja ma to do siebie, że albo jest zbyt ogólna i nie zawiera wszystkich tych informacji, albo jest zbyt szczegółowa i po prostu jest bardzo szybko nieaktualna. Akurat w tym przypadku, w tych przypadkach, co wymieniłem, czyli nazewnictwo, czy standardy kodowania, spacje kontra tabulatory, prawdopodobnie to już będzie w tej dokumentacji, ale możemy też się dzielić wiedzą trochę bardziej skomplikowaną, na przykład o jakichś test utilach, albo o standardach transakcji, gdzie i jaka fasada powinna być atomowa, tego typu rzeczy. Ktoś inny może mi zarzucić, że słuchaj, ale u nas ostatni kolega, który przyszedł do zespołu, to przyszedł 3 lata temu. Nie wiem, czy to jest możliwe przy dzisiejszym rynku IT, no ale załóżmy, że tak faktycznie było, to tu nie chodzi tylko o dzielenie się wiedzą z nowym kolegą. Też możecie się dzielić wiedzą ze sobą nawzajem. Jedziesz na wakacje, wracasz po 3 tygodniach, nie dotykałeś komputera, byłeś w Bieszczadach, wracasz i trochę rzeczy się zmieniło w projekcie. Na przykład ktoś dopisał fajny nowy framework do testowania aplikacji. Ty o tym nie wiesz, zaczynasz coś pisać, zaczynasz coś testować na swój własny sposób i na code review teoretycznie taka informacja powinna wyjść i ktoś się powinien nią z tobą podzielić, bo to jest ważne, żeby tego typu rzeczy używać. Co jest ważne w tym temacie, to jest to, że to nie jest że to nie jest tutaj rola na mentorowanie i to nie jest miejsce na relacje między starszym programistą a młodszym programistą. Oczywiście zgodzę się, że taka relacja także jest potrzebna i na code review także może mieć miejsce, ale nieraz słyszałem opinię, że na przykład code review powinien być robiony tylko przez starszych programistów dla młodszych programistów. Wydaje mi się, że nie. Starszy programista też się może pomylić, też może walnąć się w warunku logicznym i tego nie wyłapać, albo też może się nauczyć czegoś od młodszego kolegi.
Więc tutaj jesteśmy równi, każdy każdemu wystawia code reviews i każdy każdemu ten kod przegląda. Jako przykład mogę zaproponować tutaj taką sytuację, że jesteście na tej konferencji, dwa dni tematu, dwa dni prelekcji, dwa dni nowych pomysłów, nowych idei i nikt z nas nie pracuje w takim projekcie, gdzie może sobie po prostu pójść na prelekcję, zobaczyć jakiś nowy framework, nową bibliotekę, po prostu przepisać swoją aplikację od nowa, bo to jest praktycznie niemożliwe. Ale co możecie zrobić w tym przypadku, to jest wdrożyć tą nowy framework, tą nową bibliotekę w jakimś małym kawałku kodu. Od razu możecie ją wypróbować, wtedy się podzielić przez code review zespołem, tą nową wiedzą, którą zdobyliście, a jednocześnie pokazać, dlaczego ona jest wartościowa i dlaczego wam się to podoba, bo to faktycznie działa. I trzeci główny powód, dla którego uważam, że code reviewsy są ważne, to jest dokumentowanie rzeczy. Dokumentowanie spraw związanych z kodem. Wyobraźcie sobie sytuację, że musicie naprawić buga. Niestety to jest ten bug z tych takich bardzo wrednych, nie wiadomo skąd on się bierze, nie ma jasnych, prostych kroków reprodukcji. Jedynie co macie to, no, użytkownik kliknął to, tamten, tamto i logi. Ja w takim przypadku, nie wiem jak wy, ale ja w takim przypadku po prostu biorę te logi, biorę kod aplikacji, zaczynam przeglądać, analizować kod aplikacji, co się dzieje, próbować przeanalizować, co się stało. No i teraz wyobraźcie sobie, że znajdujecie taką klasę, gdzie normalnie smoki są. Nikt nigdy od bardzo dawna tam nie był. I macie wrażenie, że ten błąd jest w tej klasie. Naprawdę, coś jest z nim nie tak, ona aż śmierdzi. Jedyne, co ciśnie się na usta, to jest właściwie, kto to kurczę napisał. No i teraz oczywiście możemy rzucać obelgami, możemy szukać, kto to faktycznie napisał, a możemy spróbować wrócić do tego code reviewsa, który ktoś potencjalnie kiedyś jednak wystawił, jeżeli ten proces u was jest dość dojrzały, i postarać się zrozumieć, dlaczego ktoś tak napisał, bo może miał jakiś powód, może ta część kodu współpracuje z jakąś inną częścią kodu, może to jest ważne, że jakieś są zależności związane z innymi kawałkami kodu. Ktoś może powiedzieć, że to powinno być jako komentarz, dane jako komentarz do kodu, po prostu zapisany w pliku źródłowym. Może i tak, tylko że zazwyczaj tego nie robimy, zazwyczaj o tym nie pamiętamy, a to dokumentowanie rzeczy wynika z faktu, że jak ja na przykład czytam kod, to on jest dla mnie oczywisty i ja sobie nie pomyślę, że coś tutaj mógłbym dodać, jakiś komentarz dla przyszłych pokoleń. Po prostu o tym nie myślę, bo dla mnie on jest oczywisty. Ale w momencie, kiedy ktoś wejdzie na ten code review, ja mu go wystawię i on to zapyta, to się stanie dla mnie jasne, że to nie jest jednak oczywiste i warto by coś tutaj więcej napisać. I albo to przeniosę do kodu, do pliku źródłowego, albo to zostawię w tym narzędziu, z którego korzystam. Więc tak podsumowując tą pierwszą część, uważam, że code review, proces code review, czy pull requestów, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, jest ważny z trzech powodów. Przede wszystkim pozwala nam znajdować błędy w oprogramowaniu bardzo wcześnie, pozwala nam dzielić się wiedzą, pozwala nam dokumentować rzeczy. Możemy doszukiwać się jakichś mniejszych bądź większych dodatkowych cech związanych z tym procesem, ale to są te trzy największe, dla których uważam, że warto robić code reviews. No i dobra. Jak ten proces powinien wyglądać? Według mnie przynajmniej. Przede wszystkim ja jestem fanem lekkich procesów, nie lubię ścisłych procesów, bo sam byłem świadkiem, jak te ścisłe procesy nie działają. Klikaliśmy sobie po prostu przyciski i merge'owaliśmy zmiany i teoretycznie ten project manager mógłby w jakiś sposób nas wymusić, że nie wiem, trzy komentarze per plik, ale to pewnie byśmy sobie dodawali te trzy komentarze per plik, a ścisły proces dalej byłby nieadekwatny. Ja lubię procesy naprawdę lekkie, gdzie możemy się dostosować proces do naszego akurat zadania, a nie zadanie pod proces. Ale tak czy inaczej, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, po prostu biorę jedno zadanie, pracuję nad nim, komituję, tworzę jakiegoś pull requesta albo code review, proszę kolegów o pomoc, potem patrzę, co mógłbym w tym poprawić, bazując na ich komentarzach i po prostu
po prostu kończę zadanie. Tylko że ludzie często twierdzą, że jedno zadanie powinno mieć jednego pull requesta, czy jedno code review. Ja uważam, że jedno zadanie powinno mieć co najmniej jeden code review. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często na etapie planowania nie jesteśmy w stanie podzielić tych zadań w taki sposób, żeby one były małe. Bardzo często one są duże i niestety, ale ten kod, który dostarcza tą funkcjonalność, rozwiązuje to zadanie, rozwiązuje ten problem, także jest duży. I teraz w momencie, kiedy ktoś będzie musiał ten duży kod przejrzeć i zaadresować, dołożyć jakieś komentarze, to będzie dla mnie to, moim osobistym zdaniem będzie to za dużo. No i kiedy i w jaki sposób powinniśmy te code reviews dzielić i jak duży ten pull request czy code review powinien być? Teraz pamiętam sytuację, kiedy pracowaliśmy w małym, mniejszym zespole, w mniejszym gronie osób, cztery osoby przez miesiąc, półtora nad jednym zadaniem, na jednym branchu. Niestety warunki były takie, że musieliśmy to w ten sposób pracować i po tym czasie stworzyliśmy code reviewsa, który miał 180 zmienionych plików. Spędziliśmy nad nim godziny, żeby to wszystko przejrzeć, bo te 180 plików to były naprawdę trudne i ważne zmiany. To nie były tylko i wyłącznie zmiany nazwy na przykład pliku, zmiany nazwy metody, zmiany związane z refaktoryzacją jakiejś nazwy zmiennej. To już były przefiltrowane, to już naprawdę były poważne zmiany. Ja sam spędziłem nad tym tydzień, dzień w dzień, po 2-3 godziny przeglądając kod. Wiem, że czasem już byłem zmęczony i nie byłem w stanie tego wszystkiego przeczytać, zrozumieć, przeanalizować. I po prostu przeskrolowałem kilka plików. Łącznie podnieśliśmy ponad 300 komentarzy. To jest właściwie książka. Ktoś musiał to przeczytać, przeanalizować, zrozumieć, zastanowić się, czy to ma sens, to, co my proponujemy, czy nie. I każdy z nas w tym całym gronie osób stwierdził, że nigdy więcej. Nikt z nas takich code reviewsów, bo one po prostu są nie do ogarnięcia. No ale jak takie są nie do ogarnięcia, to jakie są? No i okazuje się, że mamy na to statystyki i okazuje się, że im większy ten code review będzie, tym wasi reviewerzy spędzą nad jedną linijką kodu mniej czasu. Skąd to się bierze? Mi się wydaje, że wynika to trochę z racji takiej motywacji, własnej motywacji osób, bo prawdopodobnie, kiedy posłuchacie sobie jakiegokolwiek mówcy motywacyjnego albo posłuchacie sobie jakichś wykładów motywacyjnych, to się okazuje, że każdy tam powie, że macie mieć zadanie, które ma koniec, który możecie przewidzieć ten koniec, musicie umieć do niego dążyć. Taki code review, który ma 180 plików i ja scrolluję i czytam, i scrolluję i czytam, to koniec końców ja nie widzę tego końca, a jednocześnie nie potrafię sobie jakichś ustalić kroków milowych, bo nie powiem, no dobra, to ja dzisiaj przeczytam i przeanalizuję kod źródłowy z modułu A. Teoretycznie jest to możliwe, ale ludzie tego nie robią. Więc jeżeli robicie jakieś code reviewsy, to nie róbcie ich dużych. 20, 30, 40, 50 plików to już jest naprawdę dużo. 180 to jest nieakceptowalna ilość. I w momencie, kiedy już faktycznie będziecie sobie dzielić te duże zadania na kilka małych code reviewsów, to jest fajnie. Tylko kto powinien ten kod przejrzeć? A zanim przejdę do tego kto, to chciałbym odpowiedzieć na pytanie, ile tych osób powinno być? Bo kogo ja powinienem dodać i ile tych osób powinno być na tym reviewsie? Czy to powinna być jedna osoba, może dwie, a może cały zespół? I teraz znowu okazuje się, że statystyki nie kłamią i im więcej osób będzie na code reviewsie, tym mniej czasu oni nad nim spędzą, co w efekcie da to, że oni mniej uwag podniosą. A o te uwagi nam chodzi, tak? Bo to chodzi nam o to, żebyśmy dostawali jakiś feedback, jakąś konstruktywną krytykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się bierze? Są pewne domysły moje, ale jeżeli ja wchodzę, mam przejrzeć, zrobić jakieś zadanie, w tym przypadku przeanalizować czyjś kod i widzę tam 8 awatarów innych osób, całego zespołu, którzy mają to samo zadanie, oni zrobią to samo, to ja zrobię to po łebkach. Tylko że tak pomyślą wszyscy i w efekcie mamy marnej jakości code review. Nasza rekomendacja
taka zespołowa, to są optimum dwie osoby. Oczywiście musicie sobie to wypracować sami w zespole, może jedna, może dwie, może trzy, ale nie dodawajcie więcej niż czterech. A wracając do tego pierwszego pytania, kto powinien ten kod reviewować, to moim zdaniem po prostu osoby z zespołu, bo po pierwsze każdy może znaleźć błąd, po drugie dzielicie się wiedzą i tyle. Tylko jeżeli macie jakiegoś speca od danej domeny, którą zmieniacie, na przykład, nie wiem, zmieniacie coś związanego z bezpieczeństwem aplikacji, to prawdopodobnie wtedy warto dodać jakiegoś speca od tego bezpieczeństwa tej aplikacji, jeżeli taki jest. Jeżeli nie ma, to prawdopodobnie każda osoba będzie w stanie dostarczyć jakiś wartościowy feedback. No i dobrze. To są te najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o code review, ale zanim klikniecie start i zanim faktycznie wystartujecie tego code reviewa, zanim poprosicie kolegów czy koleżanki o pomoc, to przygotujcie go najpierw. Bądźcie pierwszym reviewerem, przeczytajcie ten kod i przede wszystkim dołóżcie kontekst do tego reviewa. Dlaczego? Dlatego, że przeczytajcie, wróćcie do zadania, które mieliście rozwiązać i zastanówcie się, czy faktycznie je rozwiązaliście, bo w momencie, kiedy pracujemy nad małym zadaniem, to jest OK. Rozwiązujemy go, jakiś prosty bug, wszystko działa, jest zrobione, nie ma problemu. Ale co jeżeli macie zadanie, które jest wyestymowane powiedzmy na 2 tygodnie, rozwiązujecie jakiś większy problem, napiszecie mnóstwo kodu, który ten problem rozwiązuje, ale po tych 2 tygodniach spojrzycie jeszcze raz na to świeżym okiem i się okaże, że jednak skomplikowaliście ten kod i można wystosować bardzo, bardzo albo przynajmniej dużo prostsze rozwiązanie. Więc zastanówcie się, czy faktycznie rozwiązaliście problem, który chcieliście rozwiązać, a w momencie, kiedy dzielicie code review, znaczy właściwie dzielicie zadanie na kilka code reviewsów, to dołóżcie kontekst, czego akurat dotyczy, bo na przykład, OK, ja tutaj napisałem tylko testy, albo ja tutaj napisałem tylko frontend albo backend, a reszta będzie w innych code reviewsach. Bo w innym przypadku ja na przykład wchodzę na takiego code reviewsa, może będę się czepiał, ale widzę zadanie i widzę, że ono nie jest rozwiązane, bo jest tylko kawałek tego i mimo, że ktoś poszedł moimi radami i faktycznie to podzielił, to dalej będę się czepiał. Przeczytajcie ten kod jeszcze raz, albo 2 razy, albo 3 razy. Wiem, że każdy z nas to już czytał, każdy z nas już to przeanalizował, każdy z nas to już widział kilkukrotnie, ale te narzędzia do code reviewsów bardzo często eksponują kod zmieniony przez nas, więc dużo rzeczy jest widocznych od ręki, na przykład jakieś zostawiane komentarze to do. Bardzo często mi się zdarzy, że zostawię coś, wystawię code reviewsa, a potem go przeglądam, aha, no tak, no przecież zostawiłem. W tym momencie albo od razu to poprawiam, jeżeli to jest coś prostego, banalnego, albo po prostu zostawiam komentarz, że ja to zrobię później. I jak czytacie ten code review, to zastanówcie się, co wasi reviewerzy by chcieli tam widzieć i dodawajcie komentarze. Na przykład zmieniacie UI, to dodajcie screenshot tego UI-a. Nikt z nas nie ma parsera HTML-a w oczach, nie jest w stanie przeanalizować, czy ten nowy HTML będzie ładny. Będzie screenshot, będzie łatwiej. Jeżeli zmieniacie na przykład interakcję użytkownika, to może warto także nagrać jakiegoś prostego GIF-a i tego GIF-a tam wrzucić. Nasze narzędzia na to pozwalają, a to może uprościć ten proces przeglądania kodu. Co więcej, w momencie, kiedy popełniacie jakąś taką kontrowersyjną zmianę, taki totalny przykład, wyciągacie jakieś biny springowe z statycznego kontekstu, no bo tak musicie, bo taki jest powód, to nie jest pobłogosławiona metoda w waszym projekcie, to ja w takim przypadku zazwyczaj dodaję komentarz, dlaczego tak zrobiłem. No, nie zrobiłem dlatego, że mi się nie chciało, tylko zrobiłem to dlatego, że miałem jakiś problem. Na przykład nie mogłem... Wprowadziłem tą zależność w taki sposób i wprowadziłem tą cykliczną zależność pomiędzy różnymi binami, dlatego że niestety, ale potrzebuję tych 2 binów tutaj, a nie mogę tego zrefaktoryzować w taki sposób, bo nie mam czasu i nie jestem w stanie wydzielić 8 klas z
tego kawałka kodu, bo po prostu to nie jest zakres mojego zadania. W ten sposób ktoś później przeglądając ten code review, może po 5 latach, będzie wiedział, dlaczego wy to tak napisaliście, a nie inaczej. I warto także zaznaczyć i zaakcentować ważne i ryzykowne zmiany. Kiedyś pracowałem nad jedną funkcjonalnością, gdzie musiałem rozszerzyć pewną klasę. Ta klasa to była jedna z największych spaghetti kodu, jaki kiedykolwiek widziałem. Tam było normalnie z 500-600 linii ifów i ja musiałem dodać kolejnego. Ale miałem trochę czasu, które było dedykowane na to zadanie i duma mi na to nie pozwoliła. Wydzieliłem 20-30 może nawet klas z tego kawałka kodu, zastosowałem wzorce projektowe, wujek Bog byłby ze mnie dumny normalnie. Do tego te nowe klasy, nowe komponenty pozwalały na pokrycie ich testami jednostkowymi, więc jednocześnie podwyższyłem pokrycie testów jednostkowych w projekcie. I ta stara funkcjonalność i nowa działała, nie wprowadziłem żadnych regresji, spędziłem dużo czasu na testowaniu. Ale jak wystawiłem tego code reviewsa, to patrzę, że ta jedna klasa ma dosłownie 500 usuniętych linii. Tam są nowe i faktycznie one teoretycznie imitują to samo zachowanie, ale ja wiedziałem, że w momencie, kiedy ktoś na to spojrzy, to nikt tego nie przeczyta, nie przeanalizuje, nie zastanowi się, czy tam faktycznie są jeszcze jakieś błędy. I zaznaczyłem to jako ważny element, zaznaczyłem, że mogłem się tam pomylić i słuchajcie, chłopaki, proszę was, przeczytajcie ten kod dokładnie. I dzięki temu faktycznie jeden z moich kolegów był w stanie znaleźć jeszcze jeden czy dwa błędy, mniejsze, ale dalej. I dzięki temu uniknęliśmy tych błędów, wypuszczając zbugowaną wersję do klienta. I jeżeli to już wszystko zrobicie, to mi się wydaje, że z czystym sumieniem możecie sobie po prostu zacząć tego code reviewa. Jest on przygotowany bardzo dobrze. Osoba, która będzie miała przejrzeć ten kod, będzie miała dobre doświadczenia z tym. Ale jak ten proces według mnie wygląda, idealny proces wygląda po drugiej stronie płota? Jak powinniśmy przeglądać czyjś kod, żeby po prostu wyciągnąć jak najwięcej informacji? No i teraz, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym przypomnieć dwie rzeczy. Pierwszą jest to właściwie dlaczego my to robimy. Czyli jeszcze raz, znajdywanie błędów, dzielenie się wiedzą i dokumentowanie rzeczy. To jest niby proste, ale warto o tym za każdym razem pamiętać, kiedy siadamy do pull requesta czy do code reviewsa, bo często o tym jednak zapominamy i nie robimy tego, co mieliśmy zrobić. A drugim takim tematem, który chciałbym przypomnieć, to jest dawanie feedbacku, bo code reviewsy to jest tak naprawdę dawanie feedbacku dla kogoś na temat jego kodu. No i jaki ten feedback powinien być? No przede wszystkim on powinien być regularny i na czas. Więc jeżeli ktoś was prosi o przejrzenie tego kodu, to nie czekajcie z tym tygodnia bądź dwóch, bo też słyszałem, że co niektórzy po prostu zostawiają te code reviewsy na nie wiadomo, na kiedyś i potem gdzieś to je przeglądają. Dlatego, że nawet jeżeli coś wam się rzuci, zrobicie to wszystko porządnie i zapytacie o coś, to ktoś, kto pisał ten kod po dwóch tygodniach, nie będzie w stanie przypomnieć sobie, dlaczego nie będzie znał odpowiedzi na te pytania. Do tego feedback powinien być konkretny, czyli mówimy, co dokładnie nam się nie podoba, no i oczywiście konstruktywny, czyli proponujemy zmiany, w jaki sposób chcielibyśmy to poprawić. No i dobrze, wróćmy do tych reviewsów i do tego, jak to powinno wyglądać. Więc zanim w ogóle ja osobiście, zanim spojrzę na kod, proponuję wam to samo, spójrzcie najpierw na zadanie i na problem, który ktoś próbuje rozwiązać. Zrozumcie ten problem, bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy dostajecie takiego pull requesta, ktoś zmienia kod javascriptowy. Jest bardzo ładnie zmieniony kod javascriptowy, macie wszystkie testy jednostkowe, wszystkie warunki są ok, wszystko jest opisane, nazwy są wspaniałe, sami byście tego nie wymyślili lepiej. Tylko okazuje się, że ktoś próbował rozwiązać problem walidacji. No i zrobił to tylko po stronie frontendu. To nie jest do końca rozwiązanie problemu, prawda? Bo to po prostu tylko i wyłącznie rozwiązuje problem po stronie klienta, a jednocześnie te requesty czy tam
zapytania można sfałszować i wysłać do serwera i dalej skończymy z niezwalidowanymi, niepoprawnymi danymi w systemie, więc ten kontekst jest ważny. Oczywiście to jest prosty przykład, ale warto spojrzeć, co ktoś próbował rozwiązać i czy ja mam taki sam pomysł na to, czy ja bym to rozwiązał w taki sam sposób. Druga ważna rzecz to jest przeglądajcie wszystko. Począwszy od kodu produkcyjnego, przez testy, bo testy też są ważne. Ktoś może napisać test, który nic nie testuje. Duplikacja kodu w teście też nie jest fajna, bo potem ciężko poprawiać te wszystkie błędy, jak coś refaktoryzujemy, coś zmieniamy i wtedy nam 20 tysięcy testów wypada, bo są zduplikowane. To nie jest fajne. Przeglądajcie także jakieś skrypty budujące, przeglądajcie także skrypty CI, jeżeli takie macie, bo wyobraźcie sobie, że macie serwer CI, macie skrypty do tego serwera, które definiują zachowanie tego serwera i ktoś przez przypadek wyłączy go, zmieniając kod, w taki dość dziwny i wredny sposób, że wszystkie buildy będą zielone, a jednocześnie żaden nowy commit się nie będzie budował, bo nowe commity nie są ściągane z repozytorium. Czy to jest możliwe? No jest możliwe, czy jest prawdopodobne? Może trochę mniej, ale dalej uważam, że tego typu rzeczy powinny być także poddane procesowi code review. Jeżeli czegoś nie lubicie w kodzie, jeżeli coś wam nie podoba, na przykład te statyczne wyciąganie binów z kontekstu Springa, to o tym napiszcie. Bo to też jest ważne. Może ktoś powie, aha, ja to napisałem, bo już w sumie trochę mi się czas kończył, ale po prostu tak napisałem. Jeżeli to napiszecie, to może jednak on to przepisze w trochę ładniejszy sposób. Może to będzie, nie zajmie jednak dużo czasu, może 10 minut, 15, 20, a jednocześnie unikniecie długu technicznego w ten sposób. Ale co jest ważniejsze, to jeżeli czegoś nie rozumiecie, to pytajcie. Zadawajcie pytania, bo po to właściwie między innymi też ten code review jest. To jest właściwie podstawa w takich firmach jak NASA, gdzie błąd ludzki, błąd programistyczny może kosztować życie ludzkie albo sprzęt za miliardy dolarów. Kiedyś słyszałem historię o dobrym reviewerze, dobrym czytającym i złym reviewerze. I ten zły, jeżeli czyta jakiś kod i go nie rozumie, to nie zapyta, dlaczego on tak działa i w jaki sposób on działa, albo właściwie co ten kod robi, dlatego że no ja jestem za głupi na to, żeby go zrozumieć. Na przykład. To tak nie działa. No jeżeli nie rozumiecie tego kodu, to zapytajcie. Nie, to nie ma być tak, że ktoś napisał i on jest mądrzejszy ode mnie, to on na pewno wie. To jest naprawdę ważne. Jeżeli macie cokolwiek zapamiętać, tylko jedną rzecz z tej prezentacji, to zapamiętajcie to, że na code reviewsach warto pytać, warto dociekać prawdy i warto starać się zrozumieć, co ktoś napisał. I oczywiście jak zaczniecie o to wszystko pytać, to się okaże, że tych komentarzy dla 10 linii kodu będzie tysiące, setki. Oczywiście przesada, ale jeżeli ktoś sugeruje wam za dużo zmian naraz, to po prostu powiedzcie nie. To nie jest zakres mojego zadania i ja tego nie zrobię. A jeżeli ktoś o coś pyta, no to jednak warto odpowiedzieć na to pytanie. Więc umiejcie mówić nie i bądźcie asertywni w tym kontekście, ale starajcie się jednak usprawniać ten kod i dodawać te sugestie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co jest ważne, to code reviewsy są po to, żeby sobie pomagać, a nie wypominać sobie błędy. I my jesteśmy tu po to, żeby poprawiać ten kod, na którym wszyscy będziemy pracować. Bo jeżeli będziemy dokładać sobie cegiełkę do tego każdego długu technicznego, nie będziemy dbać o ten kod, no to niestety będziemy później na niego narzekać, więc starajmy się, żeby te code reviewsy były takie przyjacielskiej atmosferze i jesteśmy tutaj po to, żeby sobie pomagać. No i tak, na takie zakończenie chciałbym zaproponować takie ćwiczenie. Nie wiem, czy kojarzycie te dedykata, prawdopodobnie większość z was kojarzy, jeżeli nie, to wrzućcie sobie w Google, ale to jest związane z metodologią Test Driven Development, i polega to między innymi na tym, że macie jakieś proste zadanie i rozwiązujecie na przykład kalkulator, ale nie wiecie o tym, że to jest kalkulator i zaczynacie pisać od dodawania stringów i tak dalej, i tak dalej i coraz bardziej
coraz trudniejsze tematy tam są, ale macie się skupić tylko na tej jednej prostej rzeczy. I ja bym chciał wprowadzić coś takiego, taki temat jak code review kata, bo prawdopodobnie ci z was, którzy korzystają z tych code reviewsów, to o tych wszystkich zasadach wiedzą, ale nikt z nas ich nie stosuje. A to nie wystarczy po prostu wiedzieć, tylko to jest ważne, to jest w sumie proste, bo to nie jest rocket science, to nie jest jakaś wyższa matematyka, ale warto to stosować. I jako takie właśnie ćwiczenie, ja ostatnimi czasy lubię takie podejście do programowania, że w momencie, kiedy zaczynam pracę nad jakimś zadaniem, ono jest powiedzmy większe, dla tych mniejszych nie, ale powiedzmy, że zadanie mi zajmie około 5 dni, to zaczynam od kontraktu, zaczynam od jakichś interfejsów, zaczynam od restów i tak dalej. I jak już mam ten taki core tego, co ja chcę wprowadzić, na przykład interfejs bez implementacji, to już wystawiam code reviewsa dla kolegów. Oczywiście zaznaczam, że to jest tylko to. I w ten sposób jestem w stanie dostać bardzo wczesny feedback na temat tego, czy to, co chcę zrobić, ma sens. Oczywiście w tym czasie nie czekam na kolegów, żeby oni mi ten feedback dali, tylko zaczynam implementować te interfejsy, ale jednocześnie jestem w stanie dostać to bardzo wcześnie. I to byłoby wszystko ode mnie. Dziękuję. Prosimy o brawa. Okej, okay, a teraz może ktoś ma jakieś pytania? Czy chciałby ktoś zadać pytanie? Any questions? O, świetnie. To ja mam jedno pytanie. Tak. Czy jak code review robicie, to robicie je w większości na sucho, czyli przez pull requesty Crucible, czy jednak zdarza wam się ściągać kod, sprawdzać coś we własnym lokalnym środowisku? Zależy. To też zależy od osoby, bo różnie do tego ludzie podchodzą, ale ja osobiście w momencie, kiedy, i to nawet nie chodzi o rozmiar tego pull requesta czy code reviewsa w Crucible czy GitHubie, tylko o poziom skomplikowania i tego, czy jestem w stanie zrozumieć to, co ktoś napisał, bazując tylko na tym wycinku, czy ja potrzebuję większy kontekst. Bo jeżeli potrzebuję większy kontekst, nawet chociażby to byłaby jednolinkowa zmiana, ja wtedy wyczekautuję sobie ten kod i sprawdzę to w aplikacji, w idei, a jeżeli jestem w stanie zrozumieć, co się dzieje po prostu w tym okienku, w narzędziu, to wtedy nie. Dobra, to jeszcze jedno pytanie w związku z tym. Tak średnio ile czasu na code review poświęcasz? Ja? Tak. Ja wiem, że to zależy od zadania. Zależy od zadania. Ja mam taki flow, że lubię sobie po prostu rano robić te code reviewsy zazwyczaj. Nie robię ich w trakcie dnia, jak nad czymś pracuję, bo mi to przerywa jednak tą pracę. No chyba, że akurat coś skończę i coś tam jest w kolejce. Ale jak rano przychodzę, no to powiedzmy, jak mam te dwa code reviewsy do zrobienia, no to mi to schodzi w 30 minut, 40. W momencie, kiedy masz to we krwi, te wszystkie zasady i o tym wszystkim pamiętasz i tak skrupulatnie do tego podchodzisz, to nie schodzi aż tak dużo czasu na to. Znaczy nie, pytałem z tego powodu, że mi się zdarza takie na sucho robić godzinę, nawet dwie godziny. No jak mam ściągnąć kod, odpalić, sprawdzić wszystko, no to bardzo dużo czasu dodaje. Ale nie, ale uwaga, ja nie testuję tego kodu. Ja go ściągnę. Ja staram się zrozumieć, co ktoś napisał w kontekście, bo jeżeli ktoś zmienia na przykład w user managerze coś, to ja nie mam klasy user w tym code reviewsie, bo jej tam po prostu nie ma, on jej nie zmienił. Ale mogę sobie wtedy wyczekautować kod, odpalić w idei, zobaczyć, jak to wygląda i widzę te relacje tam pomiędzy tymi klasami. Ale ja go nie uruchamiam, ja go nie testuję, bo odtestowanie jest tak naprawdę ktoś inny, czyli autor tego kodu w naszym procesie. Okej, okay, dobra. Tu widzę, że pani ma jeszcze pytanie. Proszę bardzo. Właśnie mam dwa pytania. Pierwsze takie, jak rozwiązujecie problemy wojny komentarzy przy code review? Czy macie takie problemy? Zdarzają się. Zdarzają się wątki na... Zdarzają się, ale zazwyczaj jak coś... Kiedyś mieliśmy taki temat, dwa tygodnie rozmawialiśmy o time zonach w projekcie, co nie było aż takie ważne, ale każdemu się ten temat podobał i dyskutowaliśmy nad nim
zaczęło się od dwóch czy trzech komentarzy podczas code review, a potem przenosiło się do pokoju i rozmawialiśmy, gadaliśmy. Ja pamiętam, że potrafiłem wyjść o 19 z pracy, bo przez 3 godziny gadaliśmy o time zonach. Co oczywiście było stratą czasu i tego typu relacje powinno się jakoś moderować i odcinać w pewnym momencie, no ale trzeba uważać. Okay. I drugie było pytanie takie. Kurczę, już zapomniałam, sorry. Dobrze, to pani sobie przypomni może, a w tym czasie tutaj pan. Wspomniałeś, że zabierasz się rano za code review i tak 30-40 minut ci to zajmuje, no ale wyobraź sobie, że dasz jakieś komentarze, ktoś to w 10 minut poprawi i czy na approva albo kolejne sprawdzenie czeka znowu cały dzień, bo to strasznie dużo czasu wtedy zajmuje. I tobie też, u nas w zespole mamy taki problem. Tak, tylko że my, to po części wynika też z tego faktu, że mamy dość lekki proces i jeżeli ja wystawię komentarze koledze i nawet powiem, słuchaj, tu jest literówka albo nawet takie naprawdę szczegóły, to on nie musi czekać na kolejnego approvala ode mnie, bo on poprawi tą literówkę. Rozumiem, że to nie do końca jest możliwe w Nikt mu przycisku nie naciśnie wtedy, approve. Tak, nikt mu nie przyciśnie. Po prostu ta flaga się nie czyści u nas. Jeżeli ktoś doda jakiś commit, to ta flaga się nie czyści. Więc on, bazując na moich komentarzach, jest w stanie poprawić ten kod, zmerdżować do mastera i zamknąć zadanie, a ja, jeżeli naprawdę bym chciał, to jestem też w stanie przeanalizować, w jaki sposób on te zmiany wprowadził i w jaki sposób on moje komentarze zaadresował. Zazwyczaj tego nie robimy, bo my sobie odpowiadamy na te komentarze i tak zrobiłem to i w momencie, kiedy dostaję maila, no to mam całą listę tych maili i jestem w stanie zobaczyć, tak. No właśnie u nas też jest ten problem, że dostaniemy komentarze, ktoś to potem odpisze, potem coś poprawi, jeszcze raz trzeba na to przejrzeć i tak co chwilę człowiek się odrywa od swojej roboty, żeby ciągnąć te pull requesty kolegów, tak. No i zastanawiamy się, jak wy sobie z tym radzicie, no bo nie jest dobrze się odrywać, z drugiej strony nie jest dobrze tylko raz dziennie to robić. Czasem ktoś się spieszy i chce szybko skończyć, żeby... Tak, ale zauważ, poprawić, tak, ale zauważ, że w momencie, kiedy ja mu wystawię te komentarze, on poprawi je, to on już sobie wtedy merdżuje do mastera. A ja następnego dnia jestem w stanie przejrzeć te maile, jeżeli jest coś naprawdę ważnego, to mu to powiem. Aha, czyli on merdżuje bez twojego approva. Z komentarzem bez approva. U nas ten approve to jest raczej complete. Ja skończyłem tego reviewsa. Jeżeli tam nie ma nic naprawdę strasznego, to merdżuj. A jeżeli by było, no to byśmy to napisali w komentarzach, tak? Słuchaj, no to się nie nadaje, bo to nie rozwiązuje problemu, albo to będzie miało poważne problemy wydajnościowe. Dzięki. O, proszę. A można jeszcze takie pytanie? No bo tutaj brzmiała taka fraza, że zabrzmiała, że odrywa się od swojej roboty i... No właśnie, ja spotykam się z tym bardzo często, że kodowanie to robota, a review no to tak, wiecie. Nikt tego nie chce robić, nikt to nie uważa tak za pracę. Rzadko na stand-upie można powiedzieć, o, robiłem cały dzień kod review, to nie pracowałeś niby. A jak wy z tym walczycie, jak podwyższacie wartość kod review, zrozumienie tej wartości? To jest już tak naprawdę kwestia zespołu, kultury code review w zespole, bo my na stand-upach nie mówimy, że ja robiłem code review przez cały dzień wczoraj, bo to nie wynosi niczego do na przykład do gola sprintu, tak? Ale jeżeli robiłem te code reviewsy przez cały dzień i nie zrobiłem nic innego, to ja mogę powiedzieć, no zrobiłem tylko code reviewsy, sorry, nie miałem na nic więcej czasu i nikt mi nie wypomni tego. Ale to dlatego, że każdy z nas ma tą świadomość, że te code review jest ważne. Okej, okay. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? O, tu tam, tak, tutaj panią pierwszą jeszcze dostrzegłam, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy jak robicie code review, to macie jakąś swoją checklistę, bo wiadomo, każda osoba trochę na coś innego patrzy przy tym code review. Kiedyś eksperymentowaliśmy trochę z checklistami, ale nie przyjęło się. Nie przyjęło się, nikt nie traktował tego. Znaczy, to i tak
nie byłoby na zasadzie, że ja muszę to zaznaczyć albo nie muszę tego zaznaczyć, to była raczej sugestia i nikt na to nie patrzył może, po prostu się nie przyjęło. Okej, jeszcze tam dostrzegłam pana z pytaniem. Już do pana idę. Tak, bo sugerujesz robienie jakby częstszych code review, jeszcze kiedy nie jest całe zadanie zrobione. W jaki sposób praktycznie to rozwiązujecie? W sensie taki code review nie może być przypisany do pull requesta, bo kod, który nie jest skończony, albo się nie zbuduje, albo testy nie przejdą. A wtedy co by trzeba zrobić? Trzeba by odwołać ten code review i wystawić nowy, czy po prostu puścić commita? Znaczy tutaj zaletą jest to, że my jednak korzystamy z takich code review crucible'owych, bo w pull requestach jest to faktycznie trochę trudniej, ale bo w code review po prostu wystawiam, dodaję chainsety do code review i mówię, że to jest to, co chciałbym, żebyście przejrzeli. W przypadku pull requesta jestem w stanie sobie wyobrazić, że po prostu odmówię te pull requesty poprzednie. Nawet jeżeli kod się nie kompiluje, to nie jest, mi się wydaje, że na takim etapie to nie jest nawet problem, bo ja ewidentnie mówię, co ja chcę osiągnąć i o co proszę, o jaki feedback proszę. I w momencie, kiedy skończę już całą funkcjonalność, mam na to na tym branchu, to wystawię sobie tego pull requesta, tam podlinkuję sobie pull requesty stare i teraz mi się wydaje, że jak dodam te same osoby, które były na tych poprzednich, to one nie muszą tego wszystkiego jeszcze przeglądać, bo one to już widziały. Ale no to jest już wtedy proces w waszym zespole, kultura waszego zespołu i tego, jak wy chcecie to sobie wypracować, nie? Okej, ostatnia szansa na zadanie pytania. Widzę tam panią jeszcze raz. Przez komentarze. Po prostu przez tytuł code review, bo zaznaczam, co chcę osiągnąć i dodaję komentarze. A jednocześnie staram się, że w momencie, kiedy faktycznie dodaję, tworzę te 8 code reviewsów, powiedzmy, na jakieś zadanie, to staram się, żeby za każdym razem dawać je tym samym osobom. Żeby te same osoby to przejrzały. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale przynajmniej chociażby, żeby jedna z nich zawsze była stała. Okej, dziękujemy bardzo w takim razie.